Wir haben in diesem Abschnitt einige Aussagen, das haben wir schon gemerkt, die nicht ganz leicht zu verstehen sind. W tym urywku mamy kilka takich wypowiedzi, które nie są łatwe do zrozumienia. So ist es auch jetzt in Vers 24. Taki też i tutaj mamy przypadek w wierszu 24. Diese übrigen, von denen hier die Rede ist, ci pozostali, o których tu jest mowa w tym wierszu, die es übrigens auch in 1. Könige 19 gab, którzy też poza tym byli opisani w pierwszej królewskiej w 19. rozdziale, da muss Gott zu Elia sagen, ich habe mir übrig bleiben lassen 5000 Mann, die ihre Knie vor dem Baal nicht gebeugt haben. To Bóg musiał powiedzieć do Eliasza: ja pozostawiłem sobie 5000 mężów, którzy swoich kolan nie ugięli przed Baalem. Schön, diese Übereinstimmung in diesen Geschichten. Jaka jest piękna jednomyślność pomiędzy tymi dwoma historiami. Aber diese übrigen haben, wie gesagt, diese Lehre von Vers 20 nicht. Ale ci pozostali, tak jak żeśmy powiedzieli, nie nabyli tej nauki. Jetzt kommen wir zu dem schwierigeren Teil. I teraz przejdźmy do tej trudniejszej do zrozumienia części tego wiersza. Da gibt es welche, die sagen. Sie sagen. Byli też i tacy, którzy mówili, dass die übrigen die Lehre oder die Tiefe des Satans nicht erkannt haben. Że ci z tej resztki nie nabyli tych, nie poznali tych głębin szatańskich. Zur Erklärung dieses Ausdrucks, aby wyjaśnić to wyrażenie, ist es entscheidend, wer mit diesen Sie gemeint ist. Sie sagen, wer sagt was. Jest tutaj bardzo istotne, aby stwierdzić, kto o tej wierzącej resztce powiedział te słowa. Sagen die übrigen, wir haben die Tiefen des Satans nicht erkannt? Czy to ci pozostali mówią o sobie, że my żeśmy tych głębin szatańskich nie poznali? Oder sagen es andere von ihnen? Albo czy to ktoś inny mówi o nich? Wir haben die eine Erklärungsmöglichkeit durch Max gehört. Jedną możliwość wyjaśnienia tego, żeśmy słyszeli od brata Maxa. Ich möchte mich auch nicht festlegen, aber gestattet mir mal eine andere daneben zu stellen. Ja nie chciałbym tutaj twierdzić, że mam rację, ale pozwólcie, że inną wykładnię tego przedstawię. Wenn mit diesem Wort Sie sagen andere gemeint sind, jeżeli te słowa, jak mówią, będziemy mieli na myśli w tym innych jeszcze, zum Beispiel die Führer der Kirche, na przykład tych przywódców Kościoła, und der Gedanke ist auch verständlich, i ta myśl też jest godna przyjęcia, zrozumiała jest, Sie haben von den übrigen gesagt, oni właśnie to powiedzieli o tych pozostałych. Ihr verlasst gleichsam den Schoß der Kirche. Wy tak tym samym również opuszczacie łono Kościoła. Ihr nehmt unsere Lehren nicht an. Wy nie przyjmujecie naszej nauki. Also seid ihr Ketzer. A więc wy jesteście kacerzami. Ihr seid Abtrünnige. Wy jesteście odstępcami. Ihr folgt nicht mehr der Kirche. Wy już nie idziecie dalej za Kościołem. Ihr folgt Satan. Wy naśladujecie szatana. Wenn ihr erkannt hättet, dass ihr jetzt Satan folgt, wenn ihr erkannt hättet, dass ihr nicht mehr der Kirche, sondern Satan folgt, gdybyście teraz to poznali, że już nie idziecie za Kościołem, tylko że podążacie za szatanem, dann wärt ihr keine Abtrünnige geworden. To nie bylibyście przecież odstępcami. Dann wärt ihr im Schoß der Kirche geblieben. To byście pozostali dalej w łonie Kościoła. Sie sagen also von dem Überrest, a więc oni mówią o tej resztce, die dem Worte Gottes gefolgt sind, o tej resztce, która poszła za Słowem Bożym,
Ihr seid Satan gefolgt. Wy żeście poszli za szatanem. Das scheint mir eine Erklärung, die man neben die andere stellen kann, zu sein. Wydaje mi się, że takie wyjaśnienie można obok tego pierwszego postawić.